Здравствуйте, ребята. Teraz играет się команда z Rosji, z Moskwy, Moskwy, Dynamo. W białych strojach, w czarnych SKM Wilno, Litwa. I Dynamo prowadzi, niespodzianka, 35-19. Uuu, świetnie! Za 3 punkty. Jak jego zawód? Jak jego zawód? 3 points. Spasza. Spasza? Spasza. 2-3. 2-3. Ale coś mało punktów zdobyli ci chłopcy ze Wilna. 19 punktów na 4 kwarty. Tyle się rzuca w jednej kwarcie, a nie w 4. Byłem teraz dwa razy na Eblu na Węgrzech, nie? Na Węgrzech byłem na Eblu dwa razy, to wszystko filmują, jest live wideo, nie? Ja pani powiem, teraz nie ma problemu, bo można na kanale YouTube puszczać, są takie inne, co dostępne. No tylko, że ktoś musi siedzieć cały czas, nie przy tym. Bo to jest Liga ta Wschodnia Bałtycka, a teraz od 2 lat jest Liga Centralna. A za 2 lata, rozmawiałem tam z tym szefem, ma być Liga Wschodnia i wchodzą to Hiszpanie, Włosi, Francuzi, Zachodnie, przepraszam, Zachodnie. I praktycznie już to obejmie całą Europę, nie? No. To już ostatnie sekundy i chłopcy z Rosji odniosą pierwsze zwycięstwo na ziemi polskiej. Organizujecie w styczniu Ebla. Gratuluję, dziękuję za zaproszenie. A czy będziecie organizować też finały U16? Czy finały będziecie się starać organizować? Nie wiem.
A chcielibyście, żeby u was były, albo wolicie wyjeżdżać? Wyjechać. Koniec spotkania 38-19. Kricać włosem 19. Wygrywają chłopcy z Rosji. Gratulujemy kibicom. Gratulation. Teraz już będzie dobranoc. To na razie. Pozdrawiam.